Dziękuję bardzo. O wręczenie pucharu poproszę dyrektora przedstawicielstwa Ekoplay w Olsztynie, pana Krzysztofa Świstarę. Ekoplay świadczy kompleksowe usługi i ochrony osób i mienia na terenie całego... Krzysztof, tutaj do tej kamery, bo to się do tej liczącej kamery, na górze, tak? Bardzo proszę. Wielkie brawa! Przemysław Myga! Jest wspólne zdjęcie, zatem zapraszam tutaj gościa, nas wszyscy sobie... Dobrze, proszę wrócić do mnie. W takim razie też szybko warto się zakończyło. Taki był plan? Był plan taki. Tu z trenerami, z chłopakami, z gamingiem opuściliśmy taki właśnie plan. Powiodło się. Cieszymy się w takim razie bardzo, że w razie powiódł. A jak ocenisz przeciwnika? Bałeś się tej walki? Bo czy boisz się? Znamy się już prawie 3 lata.
jesteśmy ze sobą blisko 3 lata. Kiedy cię pierwszy raz zobaczyłem, kiedy cię poznałem, nie mogłem oderwać, że ci wzroku teraz jest tak samo. Proszę, to są kwiaty dla ciebie. Chciałbym zapytać. Zostaniesz moją żoną. Bo ja nie wiem, co powiedziała Ania, ale się ściskają, chyba że jest okej. Okay. Aniu, Ania zaskoczona zupełnie. Piotr, Aniu, to może odstaw teraz tę różę. Aniu, co powiedziałaś, bo nikt nie słyszał. Słyszeliście? Nie! No właśnie, to teraz powiedz wyraźnie i głośno. Nie! Rozmazałam się? Nie! Będziesz mogła sędziować, coś tak podejrzewam. Tak. Czekajcie. No jakie tak? Co to znaczy tak? Tak głośno i wyraźnie. Uwaga! Tak, wyjdę za ciebie. No to wielkie brawa! Piotr i Ania. Zdradzę wam tajemnicę, bo to była taka specjalna tutaj nasza akcja pod kryptonimem przez Finia, tak sobie tak nazwaliśmy, ale bądź co bądź. Wielkie brawa dla was. A trochę się baliśmy. Powiem wam szczerze, że jak Piotr stanął gdzieś tak pół godziny przed walką, jak pokazał mi swoje dłonie, to chodziły mu